Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik o tych ogniwach z chińskiego zamiennika do akumulatora od Dysona, odkurzacza. I powiem wam, że tutaj na dole mamy pierwszą jakby taką wersję chińskiego zamiennika, w którym były te różowe akumulatorki. No i tutaj mamy drugą wersję, gdzie mamy takie niebieskie akumulatorki. One były włożone do takiego fajnego koszyczka i teraz mam na marginesie taką prośbę do was, jeżeli wiecie, gdzie można by było coś takiego fajnego kupić, żeby sobie można tak było łączyć ogniwa w różne pakiety, na przykład 3S, 4S, 5S, 6S, to było zarąbiście. Zresztą ja też sobie popatrzę w necie z ciekawości, jak coś znajdę fajnego, to chyba sobie zamówię takie obudowy, bo to jest bardzo fajne. Nawet do przechowywania lająków przydałyby mi się jakieś obudowy, bo tak leżą gdzieś na biurku, wiadomo, jak się coś tam zrobi, jakaś zwara, no to jest bardzo niebezpiecznie. No i powiem wam tak. Zbieram doświadczenie o akumulatorach 18650. Wiecie, nikt nie jest idealny na początku. Całą wiedzę zdobywa się po trochu, oglądając jakieś filmiki na YouTubie od bardziej doświadczonych użytkowników. No i przede wszystkim uczymy się na własnych błędach, tak? Na własnych błędach, to znaczy na błędach takich jak na przykład coś tam robimy i nagle zrobimy zwarę, tak? I robi się dosyć nieciekawie. No i powiem wam tak, pokażę wam fajny temacik, co się dzieje z tymi ogniwami. Zajmijmy się najpierw tymi różowymi. Zobaczcie, one zostały wyciągnięte. Tu jest ten cały pakiet jeszcze nie rozszczepiony, ale patrzcie, co będzie pokazywał miernik. Miernik ustawiony na 6V, czyli na dosyć taką dokładniejszą skalę. 0,485V jeszcze ogniwo ma, czyli totalnie jest rozładowane. Drugie ogniwo ma 0,5V, trzecie ogniwo ma 0,5V, czwarte ma kompletnie 0, no i ostatnie też kompletne 0. Te tutaj, co leży luzem, ma też kompletne 0. Słuchajcie, one są totalnie rozładowane. Jeżeli chodzi o te ogniwa, to one mają, podpisują się czymś takim. Chcę wam pokazać, bo prawdopodobnie to są gówniane ogniwa, które po rozładowaniu do zera raczej nie da się z nich nic wycisnąć. INR 18650 A2000i, tak? Zapamiętajcie sobie to, bo mówię, te ogniwa są według mnie kiepskiej jakości, i to bardzo kiepskiej. I teraz tak, rozszczepimy sobie ten pakiecik, jeszcze pomierzymy sobie poszczególne tutaj ogniwa, zobaczymy, co to nam pokaże. Pierwsze rozszczepione, no i zmierzmy sobie je po odłączeniu od tego wszystkiego. Może coś się zmieni, chociaż to wątpię. Okej. 0,4V, też totalny trup, czyli sobie odkładam je na bok, lecę z następnym. Ok. Następne ma 0,5V, też totalny trup, odkładam sobie na bok. Powiem wam, że lipa jest z tymi ogniwami z tego Chińczyka. Tutaj naprawdę dali jakiś totalny szajs. 0,5V, 0,5V. Słuchajcie, to jest totalna padaka. No i polecimy sobie jeszcze z tym ostatnim tutaj ogniwem. 0V. Totalny, kurde, dead.
0 V. I teraz tak, jeżeli się popatrzę tutaj na spód od minusa, czy on jest jakiś wybrzuszony, też na to zwracam uwagę. No nie widzę, żeby było coś bardzo wybrzuszonego. I teraz taki motyw. Patrzcie, ja je sobie tutaj położę na bok. Na razie sobie się zajmiemy tymi różowymi i pokażę wam, co się stanie po podłączeniu do takiej ładowarki, płytki, która jest naprawdę genialna, żeby takie ogniwa pobudzić. I teraz ja zrobię coś takiego. Podłączę sobie minus do minusa. Postaram się złapać razem z sondą odmiernika, żeby wam pokazać, co się będzie działo z tym akumulatorem. Czy on będzie ładowany, czy może coś innego będzie się ciekawego działo. Dobra, minus podłączony. Teraz muszę jakoś fajnie plusa podłączyć. Patrzcie, jest 0,45 V, 0,4 V. I teraz spróbuję złapać, albo zrobię sobie tutaj tak, o, będzie jeszcze lepiej. O, już mi uciekło z minusa. Właśnie ten problem, że jakbym miał tutaj krokodylki założone, to by poszło o wiele lepiej. Dobra, zrobię to tak. No i teraz podłączę sobie tutaj plusa. Od razu zacznie działać ładowanie akumulatora. I zobacz. Aj, dobra. Teraz muszę minusa złapać. Patrzcie się. Czerwona dioda świeci się. Co tu się dzieje na mierniku? Wręcz spada w dół. Spada w dół, bo odwrotnie bieguny podłączyłem. Ale wtopa. Słuchajcie, nie, to była teraz wtopa taka mega, której w ogóle nie powinno być, no ale dobra. Tak jak mówiłem, pomyłki się zdarzają. Nie jesteśmy genialni. Teraz będzie ok. I zobaczcie, teraz jest ładowanie. To ogniwo powoli jakby wstaje. A może się mylę? Może to ożyje? Ciągle rośnie. Czyli mamy jakiś znak, że jest jakby ładowane 1 volt już, tak? A to ciekawe jest, bo wcześniej patrzyłem, może jakieś tam jest inne uszkodzone. Chodzi mi o to, że po podłączeniu i sprawdzeniu miernikiem, czy on idzie do góry, czy wręcz stoi w miejscu, nic nie daje. Jeżeli nic nie daje, to takie ogniwo jest po prostu totalnym trupem już na maksa. Tutaj to idzie dosyć wolno i powiem wam, zastanawiam się, czy to ogniwo dojdzie do swojej wartości, tych 4,2 V. Jak na razie coś tam idzie. Powiem wam, że ta płytka tutaj ma maksymalnie 1 amper. Ona może puścić na ogniwo. Także może to troszeczkę dłużej trwać, ale z tego co widzę, to słabo to idzie. I dopiero 1,1 V. Także ono musiało być albo tak mocno rozładowane i długo, że teraz będzie ten cały proces trochę trwał. Także dobra, zajmijmy się pozostałymi. Przejrzyjmy sobie tą resztę. Zobaczymy, jak one się będą zachowywać. To jest naprawdę fajny temat. Gdzieś widziałem na filmiku właśnie, jak ktoś pokazywał właśnie też tą metodą, jak powinno się sprawdzać ładowanie akumulatorów. Teraz, żeby znowu się nie pomylić, czyli minus do minusa. OK. Teraz zobaczymy sobie, ile ma najpierw to ogniwo. 0, totalny trup. Także patrzcie się, co się będzie działo z tym ogniwem. OK. No i ono 0,64. Totalna kaplica. To już jest totalna kaplica. Jeszcze tutaj muszę napisać markerem, że jest do wyrzucenia. Do utylizacji to już widać. Z niego nic nie będzie. Utylizacja. Z tego może coś będzie. Sami widzieliście, jak to wyglądało.
Chwila, zrobię na chwileczkę pauzę, bo muszę sobie podłączyć mocniejsze ładowanie z telefonu, żeby mi kamerki znowu nie wyłączyło. Dobra, teraz już mi kamerę nie rozłączy. To ogniwo jest definitywnie do utylizacji, czyli dobrze sobie, że je opisałem. Na bok odkładam. Sprawdzam następne ogniwo. Będzie teraz te minus do minusa, żeby nie było przypału. Kurczę, tutaj mogły mieć krokodylki jednak. Było 100 razy wygodniej. No, nie mogę złapać, no. Ślizga mi się. Okej. Okay. Minus do minusa. Teraz zobaczmy sobie te, ile ma. Pół volta. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja je podłączę do ładowania. Czerwona dioda. Dosyć poszło, to skoczyło na 0,9. 1 volt. Dosyć, no widzicie, tak. To ogniwo jest też do utylizacji. Skacze. Widzicie, jak skacze? No, idzie do góry. A miał jakiś tam problem przez chwilę. Powiem wam tak. No też dosyć wolno. 1 volt. Myślę, że będzie się ładowało dosyć długo. Także te zastanowię się, dam jeszcze temu ogniwowi szansę. Potem sobie wrzucę to do koszyczka, który sobie tam zrobiłem na dwa akumulatory, żeby je ładować szybko. Także sami widzicie, jak to wygląda. Teraz sobie podłączmy kolejnego akumulatora. Minus do minusa. OK. I teraz tak, tu sobie złapię tym, żeby było mi wygodniej. No i sprawdzamy teraz tego. Co mi tu pokazuje? 4,2 V. Na wyjściu mamy, tak, z tej sondy. Z tej płytki do ładowania. Przytykam i lecimy. Trup. Też trup chyba nie warto. Nie boicie do góry. No, spada. Nie, słuchajcie, to jest trup. Nie ma co się nad tym rozwodzić. Czyli też utylizacja. Piszemy. Dobra, utylizacja. Utylizacja. Zostały nam tutaj jeszcze dwa takie ogniwa. Minus do minusa. Minus do minusa. Ok. Tutaj teraz 4,2 V pokażę. No i sprawdzamy. Co się będzie działo? Czerwona dioda. O, tu już 8 jest. 9. Tu idzie szybko dosyć. Zastanawiam się, jeżeli by patrzeć na taki wykres czasu i voltage, czyli na napięcia, to czy da się na tej podstawie stwierdzić, czy ogniwo ładuje się poprawnie, czy coś jest z nim nie tak. Jakieś anomalie można wychwycać wtedy, nie? Tutaj też jest, powiedzmy sobie to szczerze, tak sobie, dobra, damy temu ogniwowi szansę. Ale to już potem na dłuższą, tak, dłuższe ładowanie, żeby sobie posiedziało pod ładowarką z 4-5 godzin. No i teraz ostatnie ogniwo. Tutaj sobie już połączę bezpośrednio te
sondy, bo tutaj nie ma żadnej blaszki. Także lecimy z tym ogniwem. Zobaczymy, co się stanie. A, jeszcze mi się wypięło z ładowarki. Muszę szybko podpiąć. Dobra, lecimy sobie tak. Tu będzie plus, tu będzie minus. No i zobaczmy, co się stanie z tym ostatnim ogniwem. Czerwona dioda. 0,1 volta. Utylizacja. Nawet już nie ma co się z tym męczyć. Widzicie sami, co się dzieje. Utylizacja. Trzecie ogniwo. Trzy ogniwa z sześciu idą na 100% do utylizacji. Utylizacja, czyli do tego pojemnika, co są baterie na przykład w sklepach i tak dalej, tak? Odpowiednio je zabezpieczę, spakuję i wrzucę je. Znaczy na mamie, bo moja mama ma w szkole taki pojemnik. I słuchajcie, jak widzicie, trzy te akumulatory wskoczyły powyżej 1 volta. Dam im szansę, podładuję je, potem dłużej, tak z 5 godzin mówię, zobaczymy, jakie osiągną napięcia. Jeżeli nie wskoczą na te 4, tam załóżmy 1 volta przynajmniej, no to też je dam do utylizacji. I teraz tak, słuchajcie, tu mamy drugą chińską niespodziankę. Tu są ogniwa już troszeczkę inne, niebieskie. O znaczeniu HH18650B01. Nie znalazłem w internecie żadnych informacji, co to może być. Nie mam pojęcia, także jeżeli ktoś by wiedział, to niech napisze w komentarzu, to będzie naprawdę fajne, cenne info. No i teraz zmierzmy sobie, tu mam już dwa podładowane i sobie będę je po kolei wkładał. I zobaczymy, co z tego wyniknie. 4,1 V. 4,2. To jest jakby lepsze od tego, mi się wydaje. Lepiej się naładowało. To nie osiągnęło tego 4,2, tylko 4,169, tak? Czyli tu mamy już jakąś tam różnicę w tych ogniwach. I to wszystko na zasadzie tylko takiego zwykłego miernika, tak? Nie mam żadnego jakiegoś fajnego sprzęciku, którym mógłbym sobie testować akumulatory. Jeszcze, bo chciałbym sobie kupić coś fajnego. Przynajmniej jakąś ładowarkę fajną, żeby można było ładować te ogniwa. No, już mi się zaraz wyłączysz, tak? To teraz zobaczmy sobie, ile ten akumulator ma. 3,2 V. Jeżeli chodzi o tego, no to ten ma 2,5 V. To bierzemy na pierwszy rzut tego, co ma 2,5 V. Zobaczymy, jak on się zacznie sprawowywać pod ładowarką. Podpinam sobie tutaj sondy. OK. Teraz tak. Minus do minusa, plus do plusa. I uwaga. Zaraz będziemy patrzyli. 2,5. 2,6. I idzie w górę, tak? Utrzymam tak z minutę czasu. Słuchajcie, można by zrobić nawet taki eksperyment. Minuta czasu minimum na ładowaniu i mierniku, żeby sprawdzić. Czy mi się miernik wyłączył? Co za pech. Żeby sprawdzić po prostu, ile. No tak, jeszcze wam nie dałem ostrości. Sorka, wybaczcie. No i tutaj mamy 2,6 V. Słuchajcie, jest tak o 14, 11, 45 sekund. Czyżby test ząg był? Albo dopiero od tego stanu powoli się będzie ładowało. 2, 19. Co jest? No nie, nie świeci mi się na czerwono dioda od tutaj tej płytki. Coś jest nie tak. Zobaczcie, ja położę tutaj sobie z boku tą płytkę. Jeszcze raz sprawdzę. A
O, teraz na czerwono świeci. I teraz idzie mi do góry to. Wszystko fajnie. Dwa siedem, 2,7 volta. No, troszeczkę ma do podładowania to ogniwo. Jakby nie patrzeć. Mógłbym sobie tutaj pisać, kurczę, jakimś markerem. Takim cieniutkim bardzo. Jaka była początkowa wartość, jaka po naładowaniu i potem po jakimś tam teście, nie wiem, od 0 do 100% ocenić ogniwo, tak? Tak, ona się będzie ładowała, ale bardzo wolno. Zobaczmy sobie następne ogniwo, które miało te 3, ileś tam volta. Co się z tym stanie? Uwaga. 3,3 czy 4. Czerwona dioda ładuje. Też idzie do góry, ale bardzo wolno. Myślę, że też się naładuje bez problemu. Dobra, czyli widzieliście, jak wyglądają chińskie ogniwa z zamiennika do akumulatorów Dyson. Powiem wam tak, no tak jak tutaj widzieliście na tych różowych, totalnie napięcie, nie chce iść jakby tak szybko do góry, czyli rokuje to tylko tym, że te ogniwa są uszkodzone już. Jedynie co z nimi można zrobić dobrego, to oddać je do utylizacji. Dokładnie mówię o tych tutaj opisanych. Utylizacja, 3 ogniwa na 6. 3. Jeszcze jakieś tam w nich są nadzieje, chociaż nie wiadomo, co z nich będzie. No i trzeba generalnie uważać z takim czymś, bo no ktoś mi już pisał, że to jest dosyć niebezpieczne. Oczywiście nie chciałbym nikomu życzyć ani sobie, żeby doszło do jakiegoś samozapalenia takiego ogniwa w domu. Tfu, tfu, tfu. Pukać w niemalowane. I powiem wam tak. Świat ogniw to jest naprawdę świat bardzo potężny, duży. Dużo informacji. Są na YouTubie goście, którzy rozwalają system, wiedzą na temat ogniw bardzo, bardzo dużo. Wiedzą, jak się z nimi obsługiwać. Jak szybko rozpoznać, które ogniwo jest dobre, które nie. Ja takiej wiedzy jeszcze nie posiadam, a bardzo powiem wam, że chciałbym posiadać, bo to jest jednak bezcenne. No i co wam mogę powiedzieć na koniec? Warto, jeżeli chcecie naprawdę pozyskać dobre ogniwa, powtórzę się, do jakichś elektronarzędzi lub innych rzeczy, to celujcie albo w ogniwa z hulajnóg, rowerów elektrycznych lub, jak w tym wypadku zobaczyliście, Dysonów, tylko nie zamienników oryginalnych, w których siedzą naprawdę, naprawdę fajne ogniwa. Mówię tutaj o VTT4 i o LG-kach. LG-kach dokładnie modelu, takim jak tutaj widać, LG DA HD22C. Zobaczcie. Także Dyson, pomimo tego, że naprawdę się ceni, ma drogie te odkurzacze. Te nowsze wersje potrafią spokojnie 2000 kosztować. Pakuje, jak widać, dobre markowe ogniwa. I tutaj, jeżeli macie okazję kupić jakieś takie ogniwo z Dysona uszkodzone, które miga dioda, na przykład, nie wiem, 32 razy, bez wątpienia kupowałbym. Jeżeli będzie się wam tylko to opłacało, tak? Bo taką uszkodzoną baterię, akumulator od Dysona kupować, załóżmy za to za stówę, to nie ma sensu, bo i tak tej płytki nie naprawicie, jedynie będziecie mogli sobie zamówić z AliExpressu płytkę zamiennik chińską. No i co? I nie będę przedłużał tematu. Chciałem wam pokazać po prostu, co się dzieje z tymi ogniwami chińskimi, tak? Jak to wygląda. Tych filmików na YouTubie jest od zarąbania, nie tylko u mnie zobaczycie takie rzeczy. I powiedzcie, co mogą tu jeszcze z tymi ogniwami zrobić, nie?
Tak z ciekawości. No na pewno jak sobie uratuję te niebieskie, to włożę je sobie tutaj do tego koszyczka. Zabezpieczę je gdzieś ładnie tutaj i odłożę na bok. No i potem w następnym projekcie, już zdradzę na sam koniec, będę startował z przerobieniem stacji T12 na zasilanie z akumulatorów, ale w tym celu muszę sobie zamówić BMS-a 6S dokładnie. I dopiero jak będę miał tego BMS-a, to wtedy zajmiemy się fajną przeróbką stacji T12, czyli lutownicy, tak? Którą będziemy mogli sobie zabrać, schować do plecaka, w każdym miejscu lutować. I to konkretnie lutować. W zależności od założonego grota, oczywiście. Także pozdrawiam, trzymajcie się, życzę Wam miłej niedzieli.